Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft Magic 6. Witam was ja, Juliusz Wendel, wasz gospodarz, moja drużyna, czyli Tyranit, ja pala bohaterka, moja postać, czyli magiczny wojownik Juliusz Wendel, Magdalena arcydruidka i arcymag Sardas. Proszę bardzo. I ten oto duch ognia, który za chwilę... przejdzie do historii. Udało mi się... zaraz do tego dojdę. Najpierw... obowiązek. Każdego RPGowca. Dobra. Udało mi się zdobyć zaklęcie dla... parę zaklęci z magii umysłu. Ja wiedziałem, że czegoś mi brakuje. Po prostu wiedziałem, ale po prostu... ale też z drugiej strony nie byłem pewien co. No i wyszło. Teraz tak, zaklęcia w magii umysłu generalnie, te najprzydatniejsze, służą tylko temu, by zdjąć jakiś urok lub ewentualne telekineza, służyć za ekwiwalent umiejętności rozbrojenia pułapek. Feeble Mind. Czyli to jest zaklęcie, coś w rodzaju zaklęcia ciszy na nieprzyjacielu. To nie działa zresztą chyba nawet. Bo i tak wrogowie będą rzucać zaklęcia. Urok to samo, też nie działa. Ucisza pojedynczego przeciwnika i... pozbywa się wszelkich wrogich uczuć z, i pozbywa się z niej wszelkich złych uczuć względem ciebie. Tak to wygląda. Dobrze. Wracamy na szlak. Ja zapomniałem o tym, że ci panowie lubią rzucać klątwy. Szaleństwa, więc... trzeba będzie się ich strzec podwójnie. Ja myślałem, że oni tylko lubią niszczyć... nasze przedmioty, a się okazuje, że nie tylko. Aha. A, to jest ta zagadka. Mówiłem. Warlock. Czy pan jesteś odporny na magię? Jeśli tak, to mam poważny problem. Magician. Nic nie za żadnego zaklęcia. No tak to ja sobie mogę. Hmm.
Dobra, ktoś wam zepsuł? Na razie nie widzę. U ciebie wszystko w porządku. Dobra, a u was tutaj? Też wszystko w porządku najwyraźniej. Dobrze. Ulecz go szybko z tego szaleństwa. Niestety po rzuceniu... Niestety po rzuceniu zaklęcia leczenia szaleństwa nasze postacie stają się słabe. Niezrozumiałego dla mnie powodu. Żeby to jeszcze Cure Weakness działo na całą drużynę, ale nie, po co? Wszyscy są zdrowi. Możemy kontynuować. Nie, wydawało mi się dobrze. Ten pokój mamy załatwiony. Teraz tak, moje pytanie brzmi, czy ja mogę się tu przespać? Prawdopodobnie nie mogę. Can't rest here. Ale tu już mogę. I tak uczynię. Bo mogę. Aha. Niestety nie można uchronić naszych towarzyszy przed urokami dość skutecznie. To znaczy zajmuje się tym niby dziedzina magii ochrony, tak zwana ochrona przed magią. Ale z tego co wiem, znaczy z tego co się domyślam, to działa tutaj system, jak to nazwać, system taki, że magia, odporność na magię działa na wszystko i w tym momencie najpierw rzucając odporność na magię, potem rzut kością na daną... Aha. Dobra, to jest to miejsce.
Ała! Dobra. To jest ta zagadka cholerna, o której mówiłem wcześniej. Znaczy mówiłem wcześniej? Nie mówiłem wcześniej o niej, ale to jest zagadka. Bardzo niezwykle paskudna. Wow. Dobra, wiecie co? Ja to załatwię z tej strony. A tutaj co mamy? Ponieważ mi jest tak, nigdy nie będziemy nic mieli, to... Wow. No ładnie. Punktów? Poważnie? Nic nie rzucisz takiego poważnego, co by mu zagroziło. Nie, no nawet... Okej. No. Przy okazji przyciągnąłem wajchę, która pozwoliła nam na... opuszczenie mostu. Właściwie to nie była zagadka, tylko trzeba trochę poszukać czegoś, o czym wiedziałem od dawna. Dobra. Kurde. Chodźże tu. Dobrze, że mamy to zaklęcie odporności na ogień, gdyby go nie było, to... Było bardzo cienko, a ja znowu zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Ją nauczyć eksperckiej magii leczenia. Przez ściany ich nie spalę. Raz. Są skrzynie. Trzeba będzie się tam jakoś dostać. Zobaczmy tutaj. Hmm.
Lightning. Po kolei, po kolei, po kolei, bo... Ja to wszystko robię na łasku capu tak trochę. To się nie powinno tak robić. Wszystko trzeba robić metodycznie. Po kolei. Hello! No. Tutaj nie ma niczego. Nie, czekaj, moment, moment, tu jest wajcha. Wajcha jest tam. Dobra, udajemy się w takim razie w tą stronę. Ta. Nie, to też... Tam jest wajcha, ale... Mam z tej strony uderzyć? Ale tu nie ma nic. Nie, dobrze. Okej. Teraz tak, tu będą... Dobrze! A teraz możemy sobie przejść tutaj, w tą stronę. Tam. To jednak jest zagadka jak... Dobrze. Teraz przechodzimy tu.
Zaraz, moment. Tutaj. Dobra, nie, tam była chyba dźwignia. Dobrze myślałem. To teraz. Jest otwarte, dobrze. To jest zamknięte, tak? Nie, tu jest. No też nie wiem. Może się mam dostać na drugą stronę i tam otworzyć. Ale tu jest otwarte. Nie, tu jest zamknięte. Dobra, tu jest otwarte. Dobra. Znaczy tam było otwarte już. Bo otworzyłem. Jezus. Ale ja się miotam. Tutaj jest wejście na górę. Tu jest otwarte i tu jest otwarte. Okej, tylko że teraz pytanie za 100 punktów. Czy ja otworzę to jakoś, ten skarbiec? Muszę. Rozumiem, że tą dźwignią obsługuję. A, dobra, tu sobie zamykam drogę. Rozumieć. Czyli... Tą otwieram tutaj, dobrze.
tutaj. Czyżbym otworzył w końcu? Chyba nie. Spróbujmy jeszcze tak. Teraz tu zamknąłem. Świetnie. No to mam zagwozdkę. Czyli ja wiem, co muszę zrobić, tak? Ja muszę tutaj... Wszystkie dźwignie, wszystkie te drzwi muszą być otwarte, tak? Moment. A jak jest otwarte tutaj? To jest z kolei zamknięte tam. A guzik, prawda? Ja się mogę tu najwyżej wziąć, dobrać po ścianie, pójść. Dobra. Sorry, mikrofon mi spadł. Kontynuujemy.
Kurde. Cholera wyrabia. Może tutaj. Nie, tu już jest zablokowane. Cholera dostać do tego skarbu. Dobra, to otwiera to. Okej. To jest otwarte. Tutaj, to. Nie no, jest otwarte tutaj. Też trzeba z tamtej strony podejść zobaczyć. To jest otwarte. Teraz tu. Ja chyba trochę oszukam, wiecie? Au. Thank you.
wszystkie są otwarte. To co w związku z tym? Tutaj. O. No górze się otworzyło? O, matko, przepraszam. Nie wiem, dobra. Teraz to trzeba będzie cholera od... Na nowo. Nie, to resetuje, prawda? Tak jest. Z drugiej strony. Kurde no. I tu teraz zamknąłem, tak? Świetnie. O! Yes! Udało się! Mamy złoto! Dobra, co tutaj mamy? Złoto i zwój zaklęciem. Udało mi się, słuchajcie, udało! Już miałem, kurde, iść szukać tego wyjaśnienia w internecie. A się okazało, że nie. Tylko te łupy jakieś takie... Słabe. Bym rzekł. I don't know. Aha. I don't know. A no tak, bo mamy nowe, dostajemy nowe kostury od nich. Dobra, to pójdzie na sprzedaż. Ten miecz sprawdzałem. Dobra. No dobra, ale... Nieważne. Idziemy dalej. Ale to już, moi drodzy, w następnym odcinku. Ja sobie zapiszę tutaj. Piszę sobie w następnym odcinku. Jeszcze następny save następnego odcinka. To jest, moi drodzy. O! Czyżbym musiał zaczynać od początku? Najwyraźniej tak, więc moi drodzy,
Ja byłem Julius Mandelf. To było Might and Magic 6. Do następnego, moi drodzy. Na razie, cześć.